pytanie przede wszystkim do polityków. Czy my dzisiaj mamy wykształconą klasę polityczną, bez względu na sympatię, która jest w stanie podjąć się wyzwania kształtowania czy przeprowadzenia pewnej transformacji, która potrwa dłużej niż 3-4 kadencje? Czy będzie grupa, która zobaczy w tym interes? Czy podejmie się tego nie patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat ugrupowania, które reprezentuje, czy danej funkcji lidera, któremu zależy na powtórnym wyborze prostszymi metodami? Dopóki nie będzie zawarty taki układ i dopóki nie rozpisze się tego w perspektywie kilku kadencji, to trudno będzie pogodzić interesy branży górniczej, która będzie też patrzyć się z punktu widzenia zakładu tu i teraz, jego ekonomii i prawdopodobnie nacisku, że ma być spokój społeczny w tej grupie zawodowej. W związku z powyższym nie będzie się podejmować pewnych działań, nawet dużo trudniejszych. Nie będzie w tym momencie respektowana umowa pomiędzy gospodarzem terenu, jakim jest samorząd, i nadmierną często eksploatacją tego terenu w stosunku do interesu branży górniczej. I jeżeli popatrzymy także na długość tego procesu, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że znowu wracamy do odpowiedzialności także za edukację, o której mówiłem, ponieważ dzisiaj nie przejmie żaden przemysł 55, 60, 70 tysięcy pracowników, o których Pan mówił. Wystarczy porozmawiać z przedsiębiorcami. Przyzwyczajenia w tej grupie zawodowej, przyzwyczajenie do socjalu, do stylu pracy powodują, że przygotowanie tego pracownika do pracy w innym sektorze jest dużo trudniejsze, wręcz często, cytuję słowa przedsiębiorców, po prostu niemożliwe. Dlatego niestety, z przykrością, stwierdzę, że jeżeli mielibyśmy globalnie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy dziś mentalnie przygotowani, myślę, że nie, bo u nas jeszcze jako w społeczeństwie nie wykształciło się podejście o myśleniu perspektywicznym, długimi celami, a nie przez pryzmat tu i teraz realizacji krótkiego celu, na przykład politycznego. Jeszcze tutaj odpowiem. Przepraszam. Po prostu być może, bo tak sądzę, słuchając tego, być może na przykład rozwiązaniem byłoby zaostrzenie wymagań, że tak powiem, tych istniejących wymagań ochrony środowiska i dokładniejsze stosowanie się do tych wszystkich norm, które są, te są tak lekko omijane przez kopalnie. Być może gdyby utwardzić te zasady i to kopalnie, owszem, by, że tak powiem, produkowały, znaczy zarabiały, ale tylko w ramach tych możliwości, które rzeczywiście mają. One się skończą, tak jak mówiliśmy, w kilkanaście lat, natomiast w tej chwili jest bardzo taka duża elastyczność, tam jest taka taki RDOŚ, który jest regionalnym ośrodkiem ochrony środowiska, on dosyć elastycznie podchodzi do ograniczeń, które kopalnie mają. Gdyby to usztywnić, być może kopalnie po prostu, że tak powiem, realizowałyby swój biznes, ale bez jakichś takich, tak bardziej mniej niszcząco. No. Po prostu ta transformacja byłaby wtedy bardziej taka do przyjęcia dla środowiska. Dziękuję bardzo. Ja chciałam się właśnie do tego odnieść, do tego problemu, o którym Pan wcześniej mówił, czyli wpływu spółek wydobywczych i tego, co one robią ze środowiskiem i z miastami. To jest prawda, ten wpływ jest ogromny. To są duże przedsiębiorstwa, których właścicielem częściowo jest państwo. I problem polega na tym, że Ministerstwo Energii, ono nie jakby bardziej traktuje siebie jako właściciela tych przedsiębiorstw i dba o ich interes, niż patrzy na inne interesy. I to jest taki strukturalny kłopot, z którym jakby nie za bardzo wiadomo, co zrobić. Jest jedna rzecz, którą można zrobić i to jest też odpowiedź na pytanie o liderów, bo tak naprawdę liderów politycznych mamy na takim poziomie, jakiego od nich wymagamy. I jeżeli polityk może liczyć na to, że zostanie ponownie wybrany, mimo że na przykład nie staje na wysokości zadania, nie dba o środowisko, pozwala na niszczenie środowiska albo domów, w których ludzie mieszkają, no to jest tak, jakby on nie zdaje egzaminu, ale też my jako wyborcy, jako społeczeństwo nie zdajemy egzaminu, bo po prostu na to pozwalamy. I
I jakby dlatego ja cały czas podkreślam, że ta sprawiedliwa transformacja to musi być proces, który angażuje wiele osób, bo to nie jest coś, co my możemy zostawić w rękach liderów, dlatego że oni o nasz interes zadbają, tak to po prostu funkcjonuje, to nie jest żaden zarzut wobec nikogo, ale tak to funkcjonuje, że liderzy zadbają o nasz interes wtedy, kiedy na nich to wymusimy, aktywnością obywatelską, protestami, jeżeli taka jest konieczność, przede wszystkim interesowaniem się jakby sprawą, takim codziennym obywatelskim zaangażowaniem. I to jest element, bez którego moim zdaniem sprawiedliwej transformacji być nie może. Natomiast odnosząc się już konkretnie do Pana pytania o rygorystyczne przestrzeganie przepisów przez RDOŚ, tutaj sytuacja wygląda bardzo pesymistycznie, bo w tej chwili trwają prace nad Krajową Polityką Surowcową, gdzie właściwie nawet samorządom chce się odebrać część możliwości wpływania na to, co się dzieje pod ziemią, na ich terenie. I tutaj znowu jedynym sposobem, żeby to zatrzymać, żeby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska rzeczywiście robił to, do czego jest powołany jako instytucja, czyli bronił środowiska, a nie lekką ręką wydawał pozwolenia na szkodliwą działalność, jest po prostu obywatelska mobilizacja. To jest pisanie pism, organizowanie protestów, pokazywanie się i wyrażanie głośno swojego zdania. To jest po prostu niezbędny element, bez którego nic nie zrobimy. To jest dobry krok. Natomiast żeby był tak powiem, skuteczny, no to tak powiem, powinno być jakby jakieś zrozumienie tych kroków ze strony, nie wiem, rządu, ze strony regionalnych rządów, nie wiem, przedsiębiorstw, nie wiem. My to zrozumienie musimy na nich wymusić, jako obywatele. Tak. Okej, dziękuję. Czy jeszcze głos? Właściwie tylko, bo to teraz właśnie ta końcówka to było to, co mniej więcej chciałem powiedzieć. Znaczy, oczywiście to może jest do, nie wiem, na ile urząd marszałkowski, ale na pewno do miasta, do organizacji samorządowych. Znaczy, organizacje, takie wymuszenie postępowania zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców mogą wymóc tylko mieszkańcy. I to są, teraz jest kwestia, jak samorządy wspierają organizacje pozarządowe. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na Śląsku, to jest chyba zresztą powszechna wiedza, że na Śląsku, w województwie śląskim jest najniższy odsetek organizacji pozarządowych w Polsce, wśród innych regionów. I to jest pokłosie tego, o czym mówią też socjologowie na Śląsku, to znaczy niskiego kapitału pomostowego, czyli niskiej skłonności ludzi do organizowania się w grupach, które obiecują się wokół celu, ale niekoniecznie wokół więzi rodzinnych, czy więzi że tak powiem, jednego zainteresowania, jednego miejsca pracy. I to jest myślę, jeżeli dotychczas dialog pomiędzy między rządem, między związkami zawodowymi i spółkami węglowymi zawiódł, to i nie ma łatwego wyjścia z tego zakleszczenia, to moim zdaniem w regionie priorytetem powinno być wspieranie organizacji pozarządowych, które potrafią stanowić masę krytyczną przeciwwagę dla tego, co trialogu się wypracowuje. Ale i te organizacje nie mają żadnego wpływu na kopalnie, na zarząd kopalni. Może to jest, Pana obserwacja jest słuszna w Polsce, ale jeżeli sobie tego na zachodzie gdzieś tam, czy w różnych, niekoniecznie na zachodzie, w różnych regionach to zadziałało, to są, być może jeszcze mało jest takich przykładów, za mało, ale to na pewno jest droga, którą można skutecznie wpływ wywierać. To czy kiedy i czy nam się to uda szybko, to jest inna sprawa, ale to jest na pewno jakieś działanie. Chciałem się jeszcze też odnieść do tego, czy mamy kadry, które mogłyby tą transformację przeprowadzić. I tu podzielam pesymizm tych panów, że te kadry są w tej chwili słabe. Wynika to z tego między innymi, że nie ma w strukturach administracyjnych kultury myślenia długim okresem, tak? To, co Pan Prezydent powiedział, myślimy kadencją góra dwoma, natomiast nawet urzędnicy, którzy są w wielu strukturach administracyjnych, też nie myślą długim okresem, co między innymi wymusza prawodawstwo. Jeżeli mamy ustawę, która mówi, że długim okresem dla planowania strategicznego jest 10 lat, to nie jest żaden długi okres. Długi okres to jest 30-50 i takie perspektywy powinny być w planowaniu przestrzennym, tylko brane pod uwagę, żeby móc realnie i efektywnie ocenić skutki podejmowanych dzisiaj przesądzeń, na przykład lokalizacyjnych w przestrzeni. Natomiast drugą odrębną kwestią jest to, że nie mamy też jeszcze globalnie społeczeństwa, które
jest gotowe na tego typu zmiany. Mamy miejsca, gdzie jest wysoka świadomość, gdzie jest wysoka kultura współpracy, władze lokalne, mieszkańcy, ale są takie miejsca, gdzie na przykład to, o czym Pan też wspominał, że cała społeczność opiera swoją kulturę, swoją przyszłość o jeden zakład górniczy i oni w ogóle nie myślą, co się może stać, jeżeli ten zakład ograniczy zatrudnienia, co dopiero zostanie zamknięty. Są takie miejsca w regionie, gdzie nie ma planu awaryjnego w zakresie zmiany sposobu funkcjonowania, sposobu realizacji się w życiu zawodowym i w życiu społecznym. Także tutaj też myślę, że jest płaszczyzna do tego typu działań. Pan Paweł jeszcze chciał coś dodać. Powiedzieć na to pytanie bezpośrednie, ale wcześniej jednym zdaniem na dwa poprzednie. Opracowanie też w niemieckiej energetyce, bardzo falu, premier, wielkie elektrownie i kopalnie tutaj na Łużycach, zaraz za granicą, za Zgorzelcem, wielka brunatna elektrownie. I co zakończyło ich żywot? Zakończyło, demokrację zakończyła. Ponieważ można było eksploatować do momentu, aż skończyły się koncesje, które są geograficznie określone, a były wydawane tak naprawdę jeszcze za Honeckera. A potem już nie było sposobu na wydanie nowej koncesji. Więc dojeżdżało się do punktu, za tym punktem był węgiel, można było kopać, ale tu się kończyła granica koncesji i lokalne samorządy nie wydały je. Mimo, że powinny. Ludzie, którzy pracowali w departamencie koncesji, zmieniali się tak co dwa miesiące. Wszyscy uciekali od tego. Dlaczego? Dlatego, że kto by wydał koncesję, ten przegrywa wybory. A u nas koncesji nie wydają zarządy regionalne, tylko RDOŚ, który jest jakby wydaje decyzję. No tak. Ale co, ja mówię o przykładzie niemieckim, tak? No, teraz w Polsce to długo by mówić i nie na dzisiaj. Ale wykończyło głos ludzi, tak? Ja dlaczego nie wierzę w nowe kopalnie? Bo ja wierzę jednak w sprawczość tego, że znaczy wierzę, jestem przekonany, tak? Że ludzie są sprawczy. Jak oni powiedzą nie, to nie. Linia energetyczna z Kozienic do Warszawy nie powstaje i jest klot, tak? Kozienice Utarza. Po prostu by się zaparli i powiedział, nie ma, ani tu, ani tu. I nie ma, jest plus nieskończoność tego, tak? Więc jakby nie patrzeć, to jednak ludzie decydują, tak? I do nich należy, tak? To pierwsze. Czy mamy pochodców? Mniej, pewnie nie będziemy mieli, dlatego że mówimy tutaj o obszarach bardzo technologicznych, których świat przyspiesza, tak? Przyspiesza tak bardzo, że ktoś powiedział, obliczył, że gdyby czas do końca wieku obliczyć metodą technologiczną, tak, z punktu widzenia rozwoju technologii i oprzeć o ten czas, który mamy za sobą, to do końca wieku zostało nam 20 tysięcy lat. No to tak przyspiesza, tak? Szybko. Czyli to trochę jak rozszerzanie wszechświata. Im dalej są się galaktyki, tym bardziej się oddalają, tym szybciej się oddalają. Więc raczej trzeba się przygotować na taką sytuację, kiedy oczywiście trzeba mieć jakichś fachowców, można nie mieć, ale chyba takich, którzy będą musieli reagować na zmiany, które będą następowały w cyklach kilkuletnich. W biznesie w ciągu ostatnich 15 lat, jeszcze 15 lat temu widziałem prognozy 10-letnie, plany 10-letnie, przedsiębiorstw, fabryk. Nie robi się już takich. 3 lata maks. To jest ta miara, ono się już odbywa. Więc możemy zaplanować tak naprawdę do 20 roku, co dalej, no i bałbym się, tak? Gdzieś tam zostanie ta duża energetyka na 30 milionach ton. I przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, co pomostowo. Pomostowo moim rozwiązaniem, do którego jestem przywiązany nie bez powodów, na podstawie różnych analiz, to jest tak, że tego węgla w Polsce wystarczy na duże elektrownie i one tam jeszcze przez parę dekad będą chodziły, będą potrzebne. Nie wytwarzając smogu i stosunkowo sprawnie przetwarzając prąd, węgiel na prąd, natomiast cała reszta Polski przestawi się, albo powinna się przestawić na rozwiązania energetyki zwanej rozproszoną, która obejmuje zieloną, ale i kogenerację mieszaną, zagospodarowanie odpadów. I teraz każde rozwiązanie lokalne jest funkcją bardzo wielozmiennych. Czy jest gęsta zabudowa? Jeżeli tak, no to wtedy trzeba to puścić ciepło systemowe. Tak? To się aż prosi. Jeżeli jest rzadsza, las. Jeżeli jest blisko las, to jakieś źródła na wielopaliwowe, czyli na przykład węgiel na czarną godzinę, a biomasa. Podaż biomasy leśnej, rolniczej, innej.
gospodarka obiegu zamkniętego. Mnóstwo jest w tej chwili projektów w Polsce, kiedy fabryki chcą wybudować kawałek energetyki swojej, przy tym opartej na zagospodarowaniu własnych odpadów, gazów wielkowodorowych, daleko nie szukać, tak, w Dąbrowie Górniczej, z rębków budowy od przemysłu metalarskiego wszelakiego, tak, żeby to, co zostaje, przetworzyć na energię. Więc w każdym miejscu jest to jakaś taka funkcja wielu zmiennych, która daje inne rozwiązanie. I ci, którzy mówią, że wszędzie wstawimy gaz, to oni trochę bujają, tak, czy wszędzie węgiel. Bo co innego będzie w Niemczech, co innego w Sosnowcu. Tak? Zupełnie. Ale ja osobiście wierzę i widzę te projekty i pracowałem przez ostatnich parę lat w takiej firmie, które zajmują się, które mówią, jestem przedsiębiorcą, jestem właścicielem, nie wiem, osiedla, szpitala, jednostki wojskowej, czegoś geograficznie zdefiniowanego i wymyślam energetykę rozumianą jako ciepło, prąd, kłód. Pod Warszawą jest fabryka Coca-Coli, można jej przeczytać w portalu Wysokie Napięcie, która ma 4. I jeszcze dwutlenek węgla, tak, produkuje, który idzie do balkonu, szybkim oczyszczeniem. Tak? Z czego? Z gazu. Inne fabryki wykorzystują rozmaite inne źródła, więc ja myślę, że zwłaszcza z powodu takiego, że ten prąd z sieci będzie coraz bardziej drogi, to bo tak to idzie w tym kierunku, już nie będę rozwijał tego wątku, bez subsydiów rozwinie się podejście, że ja sobie sam zrobię lokalny konglomerat tematu ciepła, prądu, chłodzenia w lecie, zagospodarowania odpadów i paru jeszcze innych rzeczy. Nazywa się to Distributed Energy Systems albo Microgrids, może są tam takie hasła mambo jumbo, ale co chwilę ktoś wymyśla nowe. Ale chodzi o to, że można i coraz bardziej się to opłaca, bo prąd jest coraz droższy, a technologie coraz tańsze i coraz bardziej dostępne. Jak się pójdzie na targi małej energetyki, to człowiek jest zadziwiony. Ile w Polsce jest podmiotów, które budują turbiny, generatory, małe biogazownie, rozmaite, to jest. Tak? I tego w ogóle nie trzeba wprowadzać. To jest na polskim kapitale, jeżeli ktoś chce, że no, wszystko polskie, spoko, jest. I to pójdzie samo. Samo bez myślenia strategicznego, bo nie bardzo się zdarza. W Polsce za energetykę odpowiada 3 ministerstwa, 4 też, w pełnomocniku, razem 6 instytucji. To tak już będzie. I ostatnim krajem, który myśli długoterminowo, są Niemcy. Nie będzie rozwiązania. Rozwiązanie, przyszłość, tą lukę węglową, treścią wypełnimy my, ludzie, biznesmeni, obywatele. Jakby nie patrzeć, nikt za nas tego nie zrobi. Ale tak nie tylko, bo... Szkoda się, jak mogli, żeby przyszła jakaś strategia z góry, bo żaden kraj Europy, tylko kończę, ostatnie zdanie, żaden kraj Europy nie ma porządnej, wiarygodnej strategii energetycznej. Tak króciutko, tylko ja słyszałem, że GIK w ostatnim okresie czasu opracował technologię podziemnego zgazowania węgla i jakie myślenie pan by się odniósł do tego, jakie byłyby szanse, no, gdyby ta technologia sprawdziła się na skalę przemysłową, jakie byłyby szanse pozyskania właśnie taniego gazu w ten sposób i generacji prądu i ciepła w energetyce zgłoszone właśnie o taki nowy nośnik energetyczny? Bardzo dziękuję za to pytanie, natomiast czas nas już nieubłaganie goni. Tutaj niektórzy elementy właśnie jakby panu czego odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy osoby zdążą na pociąg. Ale prosimy się króciutko, no właśnie odniesie. Jakby pan tego pytania się odnieść, tak. C plus O2 równa się CO2, więc nie da się. Czy się go zgazuje pod ziemią, czy spali nad ziemią. To nie jest gaz, który nagle będzie miał emisyjność 450, tak? W sumarycznym cyklu jest to odrobinkę mniej niż 800, ale tylko odrobinkę. Technologia znana na całym świecie od pradziejów. W rurach miejskich był przecież gaz z gazowni, a nie ze złóż morskich. Na razie nie jest atrakcyjna ekonomicznie nigdzie na świecie, na dużą skalę. Więc niby jest, ale to jest taki trochę chłopak. A czy powinniśmy prowadzić działania w tym kierunku, bo mamy ogromne zasoby węgla. Tutaj pan powiedział, że nam się węgiel kończy, a nie chciałbym, żeby tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, żeby wyszli stąd w przeświadczeniu, że nam się węgiel kończy. Kończy się, węgiel się to nie jest prawda, że węgiel się kończy. Kończy się, jest 7,5 miliarda ton węgla do wydobycia, a jeżeli uda nam się opanować technologię podziemnego zgazowania węgla, to zasobność zwiększy się nam do 400 miliardów ton.
Więc tutaj oto, nie krótko tylko. Oto, zgoda, oto jest walka. Zgoda, tylko na dzień dzisiejszy jest to drogie. Jeżeli ktoś wymyśli tanią technologię, na razie tego nie ma. Ale niech pan się powiada, albo niech pan powie, że pan nie ma na ten temat informacji, a niech pan nie powiada w błąd społeczeństwa, że to jest drogie. Bo w Gilowicach są, PGNiG prowadzi badania nad odmetanowaniem pokładu, ale ta instalacja może w zupełności być wykorzystana do później do wydobycia energii. Odmetanowanie to co innego. Ale ja tylko mówię, że instalacja do odmetanowania może posłużyć już do zgazowania, bo to jest ten. I proszę pana, ja chcę panu powiedzieć, że energia wydobyta technologią podziemnego zgazowania węgla jest o 8-krotnie tańsza. 8-krotnie. Wie pan, to jest... Ale od tradycyjnego wydobycia. Okay. Bo wie pan, tradycyjne wydobycie się nadal przekopy... Ale o tym się już mówi od 30 lat. Bo nie ma liderów w Polsce, którzy chcieliby sprawiedliwie przeprowadzić transformację z jednego punktu do drugiego. I właśnie tu wrzucam taki kontrowersyjny temat, którym należałoby się właśnie zająć. Temat do przemyślenia, możliwe, że będziemy kolejną debatę temu poświęcili. Jeszcze były dwa pytania, trzy, przepraszam, ale naprawdę krótko, bo czas ucieka. Proszę. Witam Państwa, moje nazwisko Piotr Oleś. Reprezentuję jestem żywym dowodem na to, że te zmiany przebiegają. Na wstępie powiem tylko, że dla mnie zrównoważony rozwój i sprawiedliwy rozwój, czy sprawiedliwe zmiany, to nie jest tożsame. I różnie przez różnych to będzie postrzegane. Ja pełnię funkcję sołtysa, reprezentuję 1500 osób i w tej naszej lokalnej społeczności na Śląsku walczymy o to, żeby nie powstała kolejna kopalnia.